Siemanko, na kanale Grad Plus. Dzisiaj ruszamy na wykopki i zobaczymy, co tam powypada. Będziemy w tym samym miejscówce, gdzie na poprzednich odcinkach. Koło jeziorka będziemy kopać przy lesie. Trochę się chmurzy dzisiaj, jak widać. Zobaczymy, czy tam deszcz nas nie złapie. No ale to się okaże. Lecimy już na roboty. Pierwszy sygnał dzisiaj. Już wykopane. I co tu będzie? O, pierwszy sygnał. Już mamy guzik. Pokaż. Kolejny sygnał. Już wykopany. No i kulka. Kolejny sygnał. No i kolejna kulka. Obrączka na gołębia. A, łuska tym razem. Zbita łuska. Kolejny dołek wykopany. I już widzimy, co ma na łuska. Kulka. Kulka kolejna. Kolejny ciekawy sygnał. Jak na razie same kulki wypadają. Co tym razem? Kulka też kolejna. Trochę wkurzające one są, bo dobre sygnały dają. Ale kopiemy. Teraz coś takiego wypadło. Nie wiem, czego to mogło być. Tu widzę, że szło dalej, ale jest łamane. Coś, co przypomina siekierkę, ale na pewno nią nie jest, bo przez to. Nie możesz napisać w komentarzu. No i pierwszy gaciak dzisiaj. No i leci do kolekcji. 5 Weimarów. No, dzisiaj pierwsza. No i zobaczymy, co tam jeszcze wypadnie. No, kolejny sygnał, gdzieś tam kawałek, 5 metrów dalej. I kolejna monetka, 5 Weimarów. No i fajnie, lecimy dalej. Kolejny sygnał, 56 na wykrywaczu. Gdzieś tu jest. O, jest. Kolejny gaciak. No i drugi dzisiaj wypad. No, na tym miejscu, co teraz właśnie kawałek zmieniliśmy miejsce. I tutaj więcej wychodzi. Coś takiego wypadło. Wydaje mi się, że to jest klucz od świec. Stary. Tu by się wkręcało. No ale mogę się mylić. A tak bardziej mi przypomina właśnie to. No i teraz tylko taki odłamek czegoś. Ciężko powiedzieć od czego. No i tym razem główka. Pocisk wypadł. O, proszę. No to trzeci śledź wypadł z tego miejsca. Podobno są z Wehrmachtu te śledzie. No, jeszcze pewnie znajdziemy tutaj nie jednego. Chyba taki scyzoryk. Stary, widać, on ma jeszcze na korkociąg. Tutaj nóż. No, bardzo skorodowany. Ale widać, że się zachował jeszcze. O, kolejna kula. Co tym razem? Ma zgnieciony pocisk. No, tam wyleciał cały, a tu już mamy zgnieciony. No i zobaczcie sami, wypadła teraz klamra. Już bardzo skorodowana, jak widać. Ale po kształcie można poznać, czy to od tego było. Mamy ten zaczep na pasek. O. Tu jest zagniecenie. No i taka klamerka. Ciekawe, jak wyglądała oryginalnie. Możliwe, że coś tutaj miałaś wcześniej. Ale jedynie można zobaczyć coś takiego. Napiszcie w komentarzu, jeśli wiecie. Tutaj kawałek łuski chyba. Połamane ucha. No, kolejny gaciak. Guziol. Jak to mówią, gaciakowa miejscówka. Na trofeołowie widać, że wypadł scyzoryk stary. Wcześniej czarek też miał akurat. Tutaj jeszcze masz obudowę, bo widać. Szymanka, 5 groszy. O, monetka 5 groszy, od razu pokażemy. 58 rok. PRL-ki. No i tutaj całe okulki.
kółeczka, nie wiem, od czego mogły być. Właśnie kolega mówi, że mogą być od tego. Od namiotu, tak? Mówiłeś. No ciekawe. Jak są śledzie, namioty, to mogę też właśnie powyrywać. Na linki, nie? Takiego. No, mówiłem. Kolejny gaciek. Który to już dzisiaj? No, już widać. O, kolejny gaciek. Pełno tu wyłazi. Tam koledze też właśnie wychodzi ciągle. Jakieś obozowisko chyba tu musiało być. Co tu wypadło? Teraz takie wielkie koło. Też może być od... Pewnie może namiotu. Na sznurek tu by wchodził. No ciekawe. No i tu koledze... Kolejny śledź wypadł. Z Wehrmachtu. Czyli na pewno to jakieś obozowisko musiało być w tym miejscu. Też był równo wbity, tak? W ziemię? Tak. No. Elegancko. Fajna łuska wypadła. I robimy podsumowanie dzisiejszego wypadu. Tu są Rafała, Fanty i Czarka. Dwa śledzie fajne wypadły. Z Wehrmachtu. Łódeczki, kulki. Standardowo. Kilka monetek polskie. Głównie. I u mnie tu właśnie chyba był klucz do świec. Pełno kulek, łuski. No, gaciaki. Jest obrączka na gołębia. I monetki. A, ta klamra jeszcze. W sumie najciekawsza była. Żelazna, ale nawet spoko się zachowała. Nawet dziś trochę posypało. Było kilka monetek, tam guzików. Kolegom też tam fajne fanty powychodziły. Jak na tej miejscówce. Coś się podobało, zostawcie łapkę, komentarz i suba. I do następnego, trzymajcie się, cześć!